Chciałam w ogóle wyjść na prostą, nie? Chciałam naprawić to wszystko, czuć się dobrze ze sobą, żeby mi Bóg wybaczył. Ja tak myślałam, że ja pójdę, powiem im i mi Bóg wybaczy i ja sobie... Oni mi pomogą to wszystko poukładać. Tak, przygarną z owieczka. Tak, na owa, dokładnie. Poukładać. I ja się tak nastawiłam, mówię, dobra, powiem im. Tyle mnie to kosztowało, naprawdę bardzo dużo i nerwów i wszystkiego. No to ja miałam 16 lat. No, powiedziałam im po prostu to, no co robiła mi w ogóle i tak dalej. Oni po prostu powiedzieli mi od razu, że ja mam komitet sądowniczy. No, trzech dziadów i ja, szesnastolatka, mówiąca im o każdym szczególe, no i oni nie byli dla mnie jakiś zbyt mili i życzliwi. Nawet byli, że powiem, wretch. No, ja myślę, że mi pomogą. A oni mnie po prostu wykopali, nie? No, so, jak zaczynamy? Jak zaczynamy? Myślę, że Cię powitamy bardzo serdecznie. W twoim mieście. O, no tak. <laughs> Przyjechaliśmy tutaj. W ogóle to tak się dziwnie umawialiśmy trochę, co? No, tak naokoło. No. Bo ja napisałam, a potem w ogóle w spamie mi gdzieś zniknęło. Ja mówię, dobra, nie odpisujecie, nie będę Wam zawracać go, pewnie macie ważniejsze sprawy, nie? No a potem patrzę, o. Znowu no to... wiadomość. O nie, poprzednio mi odpisali. O. No i ja mówię, a dobra, w sumie to. Tak, a tak się złożyło, że tutaj jesteśmy. Mówimy, gdzie jesteśmy? A może. No to dobra, no to jesteśmy w Koszalinie. Spore miasto jest, więc. Pore? Większy od naszego. Tak, tak. A, no, no to... Nie jest przytłaczające? Tak, właśnie, już jesteśmy któryś raz w Koszalinie, często jeździmy i stwierdziliśmy, że Koszalin to jest takie fajne miasto dla nas, bo jest większe od naszego, więcej hmm. jest rzeczy i tak dalej, ale nie jest takie przytłaczające. Tak, takie czy? nie za duże. Tak, no... takie w sam raz. Także Koszalin paradoksalnie to jest miasto, w którym mogłabym mieszkać. Mamy ładne parki. No może no. no, mi się bardzo podoba, ja mieszkam teraz obok parku i fajnie, właśnie, wszędzie blisko i tak. No ogólnie, jak przed kiedyś, mieszkałam w Bydgoszczy, tam jakiś czas, to wszędzie daleko, a tu na piechotkę 15 minut w każdą stronę, więc... Także żaden burmistrz, tam prezydent koszalny nie zapłacił nam za te <laughs> Nie wiem, kogo macie, ale polecamy. Tak, no właśnie nie jest takie spakowane to miasto, jest dużo przestrzeni. No. no. I blisko nad morze. No, 15 minut, a rowerem pół godziny. <laughs> Trochę dalej w góry. No ale cóż. No w góry daleko, no, to już ta podróż to jest taka, no. No tak. My tu jechaliśmy znaczy bo na raty przez Poznań, ale tak to jedziemy za 6 godzin przynajmniej 7-8 nawet czasem, bo ja to wolno jadę. No tak, ale spotkaliśmy się tu nie po to, żeby rozmawiać o koszalinie. No nie. Porozmawiać chcemy a w zasadzie no, o tobie, o twojej historii. Bardzo skrótowo poprosiliśmy cię w zasadzie ty do nas napisałaś i, i nie chcemy za dużo szczegółów nigdy znać przed, przed rozmową, to już ci tam wspominałem. Żeby to było bardziej naturalne, żeby było takie spontaniczne trochę, te emocje będą trochę też płynąć, ale jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że się do nas zgłosiłaś, że, że mamy tę okazję porozmawiać. Myślę, że ta rozmowa, tak jak każda, będzie, żeby łatwiej ją uporządkować, no to chronologicznie zaczniemy od tego, skąd się znalazłeś u świadków, jak tam się żyło, będąc świadkiem Jehowy. Szczególnie w tym nastoletnim czasie, e, no bo to na te lata przypadała twoja aktywność zborowa. No nie do końca, ja tak? już tak od małego w sumie. Tak, tak, ale ta główne to życie zborowe do... no to, to tak. No, ten... no ale, a później e, o powodach odejścia i to dwa razy. No to też, no nie. To sobie <gadamy> o tym pogadamy. No więc Natalio, oddajemy ci głos. Czyli co, mam zacząć od samego początku? No tak, ale no, no, skąd to, to... się... Ogólnie to było tak, że moja mama, no ja miałam ile, z, 3 latka, cztery, jakoś tak, no to mama, mamy przyjaciółka, tam właśnie zaczęła studiować Biblię, no i powiedziała ma mojej mamie o tym. No i mama też zaczęła. No i tak one razem tam, no wiadomo, tam ze studiem i w ogóle, potem mama wzięła chrzest, tata się na początku buntował, no tam były takie śmieszne sytuacje, no ale w końcu też zaczął studiować Biblię, no i oni wszyscy, no wszyscy po prostu razem zaczęli tam być. No to ja tak od czwartego roku życia już tam tak byłam, to miałam sześć lat, zostałam głosicielką, to z tych... Sześć lat? Sześć lat miałam, no. Wow. Z tych rzeczy, które pamiętam, no byłam chyba była najmłodsza w zborze wtedy, w tamtym okresie. Ja no. myślę, że jedną z najmłodszych w ogóle. No to sześć miałam lat, tak, 6 to... lat miałam, jak zostałam głosicielką, no to wiadomo, chodziłam do służby, tam no, no wiadomo, jak to jest? Umawiałam się też z różnymi tam osobami, nie. No. Ale w takim młodym wieku to chyba raczej głównie z rodzicami, co? Znaczy właśnie niekoniecznie. Miałam takie no takie osoby, wiadomo, takie już zaprzyjaźnione ze sobą. Takie starsze ode mnie. Na przykład była taka jedna dziewczyna w zborza, wtedy miała ja miałam ileż, Ona ze mnie ona 10 lat starsza, no i myśl tak się z nią bardzo tak, za, no, tak za, no wtedy to, to było tak, że ona po prostu się nam jakby zajmowała w tej służbie, bo takie małe dziecko w służbie, no to, no, błagam, no, ale później to tak się bardziej zaprzyjaźniłyśmy, no i naprawdę miałyśmy takie dobre kontakty, że w sumie to do teraz mi trochę smutno, że tak się to wszystko, no ale no nic nie zrobisz. No to potem, no to wiadomo, bo tam chodziliśmy na te zebrania i w ogóle, no tam mama tam dbała, żeby to wszystko było tak, jak powinno być, no to potem miałam 12 lat, jak zostałam została moczczona. No. no, to wzięłam chrzest, no to wzięłam chrzest i potem, jak słyszałam ten chrzest, to potem jeszcze byłam pionierką pomocniczą, z chyba trzy miesiące. No wiadomo, no chodziłam do tej służby i w ogóle wszystko to się robiło tak, jak powinno być, nie? No ale potem miałam 13 lat. I jakby uderzył ten wiek dojrzewania. No wiadomo jak to jest, jak człowiek nastolatek i w ogóle. I to gimnazjum i jakieś problemy. Ja też zaczęłam no. chorować na tarczyce. No to są różne tam, no się robią zaburzenia. I nie tylko na tle fizycznym, ale też psychiczne. No i tam no, no taki typowy wiek dojrzewania się zaczął, nie? No zaczęło się tam robić jakieś głupoty. No ale w, zawsze gdzieś z tyłu głowy człowiek miał to poczucie winy. Że o nie, ja robię źle, o nie, Bóg to widzi i w ogóle. I cały czas gdzieś tam miałam takie wyrzuty sumienia, ale mimo wszystkiego i tak się robiło to, żeby powinienem chyba spróbować, ale to nie było w sumie nic takiego, to było chyba takie norm, normalna rzecz, którą robią nastolatki, to nie, nie odbiegałam jakoś od normy, jak teraz tak patrzę z punktu widzenia tego, no może lekko, ale to tam... To no. No, Pewnie tak, ale... A powiedz, yy, no bo miałeś 12 lat, to jesteś jedną z najmłodszych osób w ogóle, które ja osobiście poznałam, mm -hmm. yy, jak brały chrzest. Najmłodsza chyba miała 10. Ale, ale głosicielem tak wcześniej ta osoba nie została, więc naprawdę wow. Ale w ogóle to była, byłaś jakaś tak namawiana? Czy to tak z ciebie wypływało? Czy tak czułaś, że powinno? Ja, czy, skąd ta decyzja w ogóle, nie? Tego co nam to ja w ogóle chciałam już wcześniej, mhm. no ale mi powiedzieli, że jeszcze nie jestem gotowa i tak dalej. A ja mam coś takiego, że jak mi się powie, że ja czegoś nie zrobię, albo że nie jestem na coś gotowa, albo jakaś tam, to ja po prostu zrobię wszystko, żeby to zrobić, choćbym miała tam, nie wiem umrzeć, to ja i tak to zrobię, nie, bo ja muszę, bo no tak mam. No i ja stwierdziłam, że no dobra, nie teraz, to za rok. No i y, przygotowywałam się do tych pytań i w ogóle i wszystko i chodziłam na zebrania. No naprawdę, no się starałam, nie? Te, do służby, wszędzie. No i stwierdziłam, że dlaczego nie i też wiem, że mama chciała i w ogóle i no wiadomo, nie? Mówię też w zborze, wszyscy będą zadowoleni, bo to tyle lat w końcu. No i mówię, no dobra, nie? I zgłosiłam się na te pytania, no i bracia przyszli, przepytali mnie ze wszystkiego. No i wyszło, że że mogę, nie? No to wzięłam ten chrzest. No i w sumie to tak, nie wiem, nie poczułam nic nadzwyczajnego, szczerze mówiąc. Jakoś tak potem nagle, odkąd wzięłam chrzest, to tak wszystko jakby ucichło, nie wiem, już tak. tak jakby się już zrobiło to, co się powinno zrobić, i już nic, już wywalone, nie? Tam, no, no to tak. Tak, wiesz, co my często pytamy szczególnie jak osoba jest w młodym wieku w chrzest, bo chcemy, no nie ma żadnych badań tak naprawdę. Dlaczego ktoś podejm no podejmuje taką decyzję mm -hmm. i chcemy tak, wiesz, wyciągnąć? Czy... Dla nas jest to dosyć zrozumiałe, że będąc wychowywanym od dziecka w tak zwanej prawdzie, to, to jest naturalny etap rozwoju. Tak, jak, jak ktoś na przykład no, idzie do komunii, zazwyczaj nawet jeśli ci rodzice potem mówią, że okej, okay, Potem nie musisz chodzić na religię, ale do komunii iść. Tak, nie? tak. To, to jest coś takiego. No, tak, Ale chrzest. czasem się zdarza, że, że są takie naciski ze zboru, w stronnych Ja chyba którzy... byłam jeszcze za młoda, przepraszam, że Za młoda, żeby mnie ktoś naciskał, bo zauważyłam, że już tam jak ktoś miał z 16, 17 lat, no to już się zaczynało tak jak kiedy chrzest, coś tam, coś tam. No, ale tak jak ja byłam taka młoda, to nawet nie mieli czasu. Nie? No tak, tak. No. E, bo nawet myślę, że z perspektywy wielu świadków mogłaś być. E, za, młoda, za, za, tak, za młoda. Nie to no. już nie to już. Myślę, nie mam badań, oczywiście, ale że tak możemy oscylować. Tak przypuszczam, że średnia wieku to będzie gdzieś właśnie te 14-16 lat, nie. Póź, no. Później właśnie się zaczynają już namawiać, ale 12 -latka, no, no mówię jesteś ro, rok. Jak brałeś, jesteś, jesteś byłaś rok starsza niż moja córka teraz. Wie, więc, no, no wiem, że to jest wiek, w którym tak, no. dopiero się zacznie. Tak, dokładnie. Dopiero się zacznie, bo już mamy pewne przesłanki, że się zaczyna. I no. ja się totalnie nie dziwię, że, że, że ty jakby wziąłeś ten chrzest jako dzie dziecko jeszcze, no, tak. a tu wchodzisz w wiek nastoletni, no i, no no. i są różne tak. potrzeby i chęć tak. wykazania się, i chęć spróbowania i tak dalej, no. nie? Ja jeszcze bym chciał jedną rzecz zapytać, a jak zbór reagował... Na tą wieś, że ty się oszliłaś jako dwunastoletnia dziewczyna. No, nie mieli nic przeciwko. Ale, ale... A, a jakieś reakcje bardziej takie... Bo, bo to nie jest, z mojej przynajmniej perspektywy, to jest bardzo młody wiek. Nawet, dla, nawet z perspektywy takiego członka zboru, kiedy taka młoda osoba brak szes, to taki podziw. Nie wiem, pamiętasz jakieś reakcje, jak to w zborze wyglądało? Znaczy... My to, no to wiadomo, tam ktoś tam, ktoś tam podchodził mnie, potem po chrzcie to tam podeszło do mnie kilka osób, tam ten w sumie myślałam, że będzie większy, wow, ale tak, no myślałam po prostu, no ale ja też jestem taka, że ja tam nigdy nie miałam jakoś dużo znajomych, bo... Mimo tego, że się wydaje taka, he he, to jestem bardziej introwertyczką, szczerze mówiąc. I jakoś tak, no było parę tam osób, które podeszły. No wiadomo, że wszyscy byli tacy, że o, tak szybko, fajnie i w ogóle, nie? No ja też się tak cieszyłam, mówię, no teraz będę pionierką stałą, coś tam, coś tam. Takie miałam plany i w ogóle, no ale no wiadomo, jak to jest. Życie wszystko no praktyce rozwiązało. A to że tą pionierką zostałaś, tak? Ale pomocniczą. Pomocniczą. No stałą nigdy nie byłam. Byłam parę miesięcy pomocniczą. A to zaraz po chrzcie, w takim wieku? No, Czy później? To było pierwsze gimnazjum, to jakoś pół roku, rok później. No to, bo to była jeszcze gimnazja, no no to tak. To było, no, że były wakacje, że mieszkałam na wsi, dojeżdżałam rowery nawet trzy razy na zbiórki, jak była obsługa. No, no to ciekawe, no to co? Widzę, że to tak... tak... Szybko, kariera zborowa się no, rozpoczyna. No tak, jak się rozpędziła, to tak też się zakończyła. No tak, no czasy gimnazjum, czy coś się tam zadziało. Złe towarzystwo pewnie się zadziało. Tak, bardzo. No, złe towarzystwo w ogóle. Ja też taka podatna dusza przecież na takie złe towarzystwo. No nie, to tak do końca właśnie nie było, bo ja jakby, jakby tutaj zaczęłam zaczęłam słuchać metalu, jak miałam 13 lat, skończyłam, to mi się nagle tak wszystko w ogóle odwróciło, nie? Zaczęłam słuchać metalu, kupiłam sobie glany, chodziłam w glanach, nie? Na całą, na czarne jakieś porozciągane swetry, nie wiem, chyba taki bunt Coś w tym stylu. No, no. Nie, nie ma nic złego w słuchaniu, metalu, ale z perspektywy, wiesz, znajomych świadkowskich, no to ci się odkleiło, nie? No dokładnie. No i zaczęłam mm. no, na, na zebrania, to chodziłam jeszcze raz tylko poszłam w na zebranie. No, to tylko raz. Ale tak to normalnie, nie? Tam nie dawałam po sobie poznać. Ale bo po co? Bo od razu były jakieś uwagi? Czy, czy stwierdziłaś, że chyba to za sama bardzo tak się stwierdziłaś, że nie, nie, stwierdziłam, że lepiej nie, bo mm -hmm. to tam, po co robić ten? No i chodziłam normalnie, no, to taki miałam właśnie okres tak z rok, dwa, że taka byłam ten, no to wiadomo, tam jakiś, jakiegoś papierosa się zapaliło, to tam nie jakiś chłopak był, coś tam. No wiadomo, jak to jest, no. no normalne, my tak? My tam za bardzo nie wiemy. My, my nie wiemy, ale przypuszczam, że nasi widzowie wiedzą, jak to jest mieć te 15 lat, więc... No, no to jakieś piwo się wypiło, nie? Coś tam. No i ja potem, no tak, no były ty tam różne rzeczy takie, no co patrząc na religię i na to, jak powinno być, no to ja robiłam bardzo źle, nie? No tak, jak nie powiem, karygodnie po prostu, że nie powinni. Też rodzice, mama też, wie no wiadomo, że to no mama to widziała i no mówiła mi, że tak nie mogę, że w ogóle, że no co to ma być? no, no nie powinno tak być, no bo no, no musiała tak mówić, no bo tak, takie było wychowanie. No, no i po prostu ja w pewnym momencie skończyłam 16 lat i stwierdziłam, że ja mu poznałam. A to było też tak, że ja byłam na takim e, wyjściu, jakby zaprosił mnie taki ze zboru chłopak na kręgle zborowe, takie na zborowe. No tam jeszcze zbyt goszczy, tam parę osób przyjechało. Matko, no zbyt gości przyjechało parę osób i też z innych miast, tak, i sobie tam byliśmy. I ja tam poznałam takiego, takich dwóch chłopaków. No i jeden z nich tak potem taki no, z dwoma w sumie miałam kontakt, ale z tym jednym tak rozmawialiśmy właśnie o tym, że no, że się tam no on był ode mnie sporo starszy, bo tam 10 lat starszy. Ja mu w ogóle powiedziałam o tym wszystkim, no co ja robiłam i w ogóle i że się z tym źle czuję. No on do mnie powiedział, żebym poszła do starszych, bo starsi mi pomogą, pewnie z tym wszystkim jakoś sobie psem poradzę, nie? Bo skoro chcę wyjść, bo ja chciałam w ogóle wyjść na prostą, nie? Chciałam naprawić to wszystko, czuć się dobrze, ze sobą żeby mi Bóg wybaczył, ja tak myślałam, że ja pójdę, powiem im i mi Bóg wybaczy i ja sobie oni mi pomogą to wszystko poukładać tak, przygarną zbłąkaną tak, owieczką. owa, dokładnie, poukładać i ja się tak nastawiam, mówię dobra, powiem im tyle mnie to kosztowało, naprawdę bardzo dużo i nerwów i wszystkiego no to ja miałam 16 lat, no to moja siostra ma teraz 16 lat, jak patrzę na nią i pomyślę, że ona miałaby pójść i mówić jakimś facetom o takich swoich prywatnych rzeczach, to sobie tego nie wyobrażam po prostu no ja stwierdziłam, że to zrobię poszłam do tych starszych, no i tam ich była, nie pamiętam, dwójka czy trójka najpierw? Najpierw dwójka pewnie. No dwójka chyba. I ja im po prostu powiedziałam, powiedziałam im po prostu to, no co robiłam mi w ogóle itd. i tak dalej. Oni po prostu powiedzieli mi od razu, że ja mam komitet sądowniczy. Ale tak, a no to okej, okay, nie? No i moja mama to w ogóle już wiadomo, przerażona, zestresowana, ojciec tak samo. No i pojechaliśmy na ten komitet, no i Trzy godziny czy cztery trwał ten komitet. A to rodzice byli na nim? Nie, nie byli, bo ja mogłam już, nie wiem dlaczego, ale mogłam wybrać, okay. czy chcę, czy nie. I nie było rodziców. To było tak, że najpierw weszli rodzice, po, bo oni mi powiedzieli na pierwszej rozmowie, że ja mam powiedzieć rodzicom o tym, co robiłam, bo inaczej oni to powiedzą. No to ja mamą porozmawiałam, powiedziałam mamie wszystko, tak jak było. No i mnie wzięli na ten komitet sądowniczy. No, i ten. No, i ze mną rozmawiają, wszystko się pyta, do, do, Każdy szczegół się dopytywali. Każdy szczegół. Ja musiałam trzem dziadom starym, no przepraszam, że ja tak mówię, no, ale oni mieli 50-60 lat, tak? No to są stare dziady. I oni, oni słuchają i nawet żadnej kobiety nie było. No to jakby była chociaż jedna kobieta, to uważam, że byłoby inaczej, tak? I inne też, inne patrzenie, nie? No, trzech dziadów i ja, szesnastolatka, mówiąca im o każdym szczególe. No, i oni nie byli dla mnie jacyś zbyt mili i życzliwi. Nawet byli, że powiem, wyredni, się nawet poryczyli. Słuchała mnie. Teraz jak o tym się też myślę, teraz że się poryczałam. Wiesz co? Nie musisz oczywiście mówić szczegółów tutaj, bo jeśli no wiadomo, ale jakbyś, bo niektórzy widzowie nie za bardzo załapią ten kontekst, prawda? A. O, o jakim szczególe, więc jakbyś tak może bardziej ogólnie, jeśli, jeśli możesz, jakiego rodzaju oni pytania zadawali, żeby żeby pokazać, jak to jest chora hmm. sytuacja. No to na przykład yy... no miałam chłopaka, znaczy wtedy to już nie miałam, bo zerwaliśmy, no i oni się dopytywali na przykład, czy spałam z tym chłopakiem, yy, pytali się co yy... tam na przykład, no bo powiedziałam, że tam jakieś narkotyki, to jakiego rodzaju narkotyki, każdy rodzaj tego, czy się całowałam, ile razy się całowałam, z kim, ile miał lat i w każdy szczegół po prostu na przykład yy... Czy mam towarzysz, czy z osobami ze świata się koleguje, i w ogóle, no to ja powiedziałam, bo ja miałam jedną kole przyjaciółkę taką, ale to nie było. My się znaleźliśmy od zerówki. To była naprawdę moja taka dobra przyjaciółka, ona była ze świata, ale to nie był zły człowiek i dalej nie jest. I ja po prostu powiedziałam, że no, że mam jedną przyjaciółkę i w ogóle, ale że ja no, chcę mieć z nią kontakt, bo sobie nie wyobrażam po prostu, że miałabym z nią nie mieć kontaktu. No, to, to oni się strasznie mi mówili, że ja po prostu powinnam, że ja mam, no tak... Że no, zerwać z nim kontakty. Tak, zerwać całkowite kontakty z chłopakiem też i że w ogóle, no... A bo ty byłaś wtedy z tym chłopakiem jeszcze. Wtedy już A, nie, już nie. no ja zerwałam, ale oni nie wiedzieli o tym. Tak, bo Dobrze. ja w ogóle do tego tak nawiązałem, bo to pewnie za jakiś czas też będziemy te kwestie poruszać na kanale, ale docierają właśnie do nas takie głosy, gdy ktoś opowiada o swoim komitecie, że... Mm, bo świadkowie mogą wykluczyć dla tych, którzy tu nie wiedzą, za to, że ktoś na przykład uprawiał seks, za to, że ktoś palił albo upijał się i to było znane i tak dalej. Albo na przykład za to, że ktoś oglądał pornografię. I później podczas takiego komitetu wypytują o bardzo właśnie, bardzo takie intymne szczegóły, na przykład takich relacji między parą, jakiego to był rodzaju seks, ile razy. Często w ogóle bez opamiętania o wszystko pytają. Tak. Dlatego ja to tak chciałem to trochę podkreślić. I teraz mamy tutaj taki przykład takiej, takiej sytuacji, że ty masz 16 lat i mamy starych dziadów, którzy totalnie. oni nie mają pojęcia o tym, jak, jak rozmawiać. Osobu, tak, no szczególnie bo, młodą. Tak, oni żadnego przecież szkolenia nie przeszli w takich. A to jednak nie patrząc, to jest bardziej no, trochę takie psychologiczne, tak skoro wypytujesz kogoś o jego no, prywatne sprawy, takie bardzo prywatne. No i oni się mnie też pytali, czy ja czytam Biblię i w ogóle, jak tam moje zdrowie duchowe, coś tam, coś tam. Ja powiedziałam, że właśnie przyszłam dlatego, no bo czuję, że no, że zrobiłam źle i że coś osłabło, tak, że chciałabym to naprawić. No, No to oni e, powiedzieli mi potem. No ja, ta, że podejmą decyzję, i ja czekałam na tę decyzję, chyba z godzinę tam siedziałam, czekałam, czekałam. No i wzięli mnie z rodzicami, no i powiedzieli, że, no że jak to tam oni mówią, że, że jestem zostaje wykluczona ze społeczności świadków Jehowy, chyba tak, no i że to będzie na najbliższym zebraniu ogłoszone. No i tak mi powiedzieli: A dali ci czas, żeby się odwołać? Yy, tak, tak, dali. No, ja w ogóle tam się poryczałam, mówię, no mama też, bo ja po prostu ja taka byłam, cała się trzęsłam. No i sobie poszłam stamtąd, no i stwierdziłam, że to jest jakiś żart, nie? No bo ja przychodzę tak, sama z siebie, nie, że mnie ktoś przyłapał, nagrał czy coś, nie? Ja, mówię, ja mam 16 lat, ja przychodzę, mówię im o wszystkim jak na dłoni, żeby chcę, żeby mi wybaczyli, w ogóle nie wiem, żeby mi Bóg wybaczył, oni mnie wykluczają po prostu, nie? Do no po prostu kopa w dupę i na ranie. No, no, no ja się tak poczułam. No i ja mówię, że tak nie będzie, nie? Napisałam odwołanie na dwie kartki A4, nie? I się powyzewnętrzniałam tam. I drugi komitet. Tak, i drugi komitet, no. Poszłam na ten komitet, nie? Już był inny, inny skład. Ale tam tych nie było? Nie. A to... Wszyscy inni byli. Aha. Każdy inny. bo czasem jest tak, że i tamci też. Trzech tych i trzech nowych. Tak, no i potem, potem no też mnie wykluczyli znowu. Ale szczerze mówiąc, to tamtego komitetu prawie w, ogóle, prawie w ogóle nie pamiętam, jedynie pamiętam, że jeden brat starszy był milszy niż reszta, naprawdę był taki jakby wyrozumiały, że on jakby rozumiał, że, no, że, że tak można, by w ogóle mieli inne podejście do mnie, w sumie oni wszyscy mieli do mnie inne podejście niż tamci wcześniejsi z mojego zboru, bo ci drudzy to byli z innego zboru. I jakby całkowicie inaczej podeszli, że ja w ogóle nie wyszłam z tego komitetu taka, nie czułam się źle po prostu po nim, no ale wiadomo, wykluczyli mnie ja podejrzewam, że dlatego, że nie chcieli podważać tamtych tak, tak mi się wydaje w sumie, że to mogło tak wyglądać. Często, często właśnie tak jest, że podwołanie to, to jest trochę taki symbol tego, że jednak nie ma skruchy, że się jednak buntujesz. Tak, tak. Ciężko tak powiedzieć, bo pewnie zdarzają się jakieś pojedyncze przypadki, że kogoś że ewidentnie są jakieś naruszenia, albo ktoś tam kogoś nie lubił i to o. wtedy wynika, ale z reguły jest tak, że to, ta decyzja jest rzadko zmieniana. To bym jeszcze zapytała, oczywiście możesz nie mówić, to, to zaskoczymy. Tak z ciekawości, a twoja jakby rodzina jaką miała Boże status, czy na przykład się blisko trzymali ze starszymi, czy raczej tak. Znaczy, Tobie, a. Niekoniecznie a ze starszym. No tam, wiadomo, tam, no mama tam, miała, do... dobry mieliśmy tam, zapraszaliśmy się nawzajem i w ogóle, no tam, ale tak jakoś nie było takich przyjaźni mocnych, nie? No, ja już zauważyłam, że jak się ma dobre kontakty i, i książki, zwłaszcza, do tego no, zmierzam, że to jest łatwiej, Nie, nie że, tak. że pewnie było, przypuszczam, że mogłoby być trochę łagodniejsze traktowanie, gdyby właśnie tam, na przykład, mój tata się, nie wiem, spotykał ze starszymi na jakieś no, piwko czy coś. Nie, to tak cyknie. Tak ale, ale jeszcze miałam taką refleksję, bo tak z punktu widzenia osoby spoza środków wiechowy, no to ty nie zrobiłaś nic złego. Nawet gdybyś, na przykład, nie wiem, poszła do odpowiedzi, ta spowiedź się ostatnio nas często w rozmowach pojawia, no to przypuszczam, żebyś powiedziała, co tam ci leży na serduszku, bo żebyś, nie wiem, żałowała tego i przypuszczam, że ksiądz by ci dał rozgrzeszenie. No właśnie, e, no a tutaj, tutaj jest po prostu komitet sądowniczy, czyli sąd, ale na podstawie jak moralności świadków Jehowy, nie moralności tej, tej świata. Ich, oni swoją moralność oczywiście stawiają wyżej. I to jeszcze na podstawie tego, że mając 12 lat, no, przyjęłaś ten chrzest, więc się zobowiązałeś, że od teraz już na zawsze musisz robić wszystko, co się podoba e. Jehowie. E, no nie wiem, no mi się dwunastolatka nie wydaje odpowiednią Odpowiednio odpowiedzialną i świadomą swojej decyzji osobą. No i teraz z perspektywy czasu też. No no, 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 no nie po prostu. No, to jest dzieciak jeszcze przecież. A co dzieciak wie o życiu? Nic nie wie. No, to... hmm. A gdybyś miała tak tę decyzję na nią teraz spojrzeć, to czy ty byłaś konkretnie gotowa? Czy, czy uważasz się, że jeszcze, jeszcze to było dużo za wcześnie? Z jednej strony, ja wiedziałam, co, tak sobie. Jeśli chodzi o zasadę tej religii w ogóle, tam bycia tam, to ja wiedziałam, co jest pięć. Tam nie było, że ja nie wiedziałam, bo ja byłam świadoma, co, co, co to jest i tak dalej. Jeśli chodzi o to, ale tak z perspektywy czasu teraz, teraz to w ogóle bym nie wzięła sztu, nie? Ale, ale nie, to chyba bym to odwlekła, jak miałam tak z 18 mhm. lat, jak już 17. Ale wiesz, bo ty mówisz, czy, czy była świadoma i. Natalia mówi, że była świadoma, ja też uważam, że mając lat 16, byłam świadoma. Ale jednocześnie przecież jest, mamy wiedzę, te, mam, wie, wiemy jak rozwija się ludzki mózg. To nie tak. jest już tajemna wiedza, więc wiemy, że, że w tym momencie, mając 16 lat, mi się oczywiście wydaje, że ja już wszystko wiem. Ja, ja, dokładnie. I że ja wiem, że no tak, jak zrobię źle, to będę wykluczona, ale nie wiem tak naprawdę, co tracę. No, ja myślę, że jeszcze jedna rzecz tu wchodzi w grę, że przyjmując chrzest, nie dopuszczasz do siebie myśli, że kiedykolwiek. Kiedykolwiek tak. odejdziesz ze zboru, że kiedykolwiek Cię wykluczą, że to w ogóle nie istnieje w no. świadomości. Szczególnie jak jesteś młodą osobą, gdzie jakby to jest naturalny proces. No to co? Wróćmy do tego. Drugi komitet Cię wyklucza i tak. co się dzieje? No i to było tak, że ja stwierdziłam, że i tak będę chodzić na zebrania. Ja będę na każdym zebraniu. Czyli I nie będę siadać z tyłu. Tak, i nie będę siadać z tyłu, tylko będę siadać normalnie z rodzicami. A my zawsze w drugim rzędzie siedzieliśmy od mównicy. I, I tyle. I było też tak, że ja zaczęłam pracowałam w tym, yy, pracowałam w Mielnie jako tam na recepcji. No i tam też chodziłam do zebrania, zebrania do innego zboru. Ale powiem szczerze, że tak. W sumie nie wiem, czy moja mama o tym wie, no ale zobaczę. No, brother, no, i tak teraz już wszystko jedno. No to no, wakacji doszło, do, bo jakby ten, ten brat, co mi powiedział, żebym powiedziała, no to on dalej miał ze mną kontakt, jak miło tego, że zostałam wykluczona. No i ogólnie, jak było samo wykluczenie, i to też byłam w tym dniu, jak mnie wykluczyli na zebraniu. No to się popłakałam i wyszłam po prostu szybciej stamtąd. No ale potem chodziłam na zebrania, ale w sumie to przychodziłam tak 5 minut przed rozpoczęciem. A potem to w sumie już miałam, potem to już normalnie przychodziłam już po jakimś czasie. No i ja zrobiłam taki myk, tak po miesiącu. No bo miałam kontakt z tym bratem i w ogóle i tak jakby zastanowiłam się, że w sumie, jeśli, jeśli to jest religia prawdziwa, to jeśli ja będę dalej robić takie rzeczy jak robiłam, bo oni mi powiedzieli, że ja nie mam błogosławieństwa i że. A, jeszcze mi powiedzieli, że ja Przeze mnie zbór nie ma błogosławieństwa. To tak, to to tak, wina. Tak, to przeze mnie. Cały, no. cały koszalin został 16-letnią tak, tak, Natalię. Tak, nie stracili błogosławieństwa. No i ja stwierdziłam, że zobaczymy, no bo oni widzieli, że ja mam naprawić teraz swoje stosunki z Bogiem, i jak ja naprawię swoje stosunki z Bogiem, no to wtedy. Wtedy oni to zobaczą mm -hmm. i że ja mam lepszą i ja wrócę. No i wiadomo, to wakacje, no ten brat miał ze mną kontakt. No wiadomo, nie powinien, no bo ten, no ale miał dalej, no i tam potem poznałam jeszcze Czyli innego aha, brata. Aha, aha. Bo tam ten wiedział, że ty <grym> Tak, Wiedział, tak wiedział. przez chwilę zrozumiałem, że on nie, mógł nie wiedzieć. Ale wiedział, wiedział wszystko. No to też miał ze mną kontakt i potem. No, ja pracowałam na tej recepcji, w ogóle, wiadomo, miałam, miałam 16 lat, to też miałam trochę stresu. Jeszcze ta sytuacja z tym wykluczeniem, no to strasznie mnie to tak jakoś, nie wiem, strasznie tak mi na psychę trochę siadło, bo to no, jednak to było dużo stresu, jak dla młodej osoby, wiadomo, i ci wszyscy ludzie na no, zborze patrzący się. A ja i tak przychodziłam i dałam, nie w tym drugim rzędzie, mimo tego, że były na przykład do mojej siostry jedna siostra, no do mojej siostry, jedna siostra ze zboru powiedziała, ja siedziałam obok. No, tylko nie, jak się z nią widać, tylko nie bądź jak twoja siostra. A ja tak chciałabym je zjeść. Ja fajnie, nie? No, bardzo miło mi. No i, no i tam trochę tak się to na mnie odbiło i trochę mi siadło. No a w międzyczasie to jeszcze. Ja potem byłam w szpitalu w sierpniu, takim no, normalnym, szpitalu, bo tam miałam takie problemy. Drętwiła mi połowa ciała i paraliżę miałam. No i wyszło że to jest na tle psychicznym. Po prostu tak stres się rozładowuje. No i w ogóle wtedy też do szpitala przyjechał taki jeszcze. Inny brat do mnie, tak? A byłam wykluczona. No, przyjechał do mnie inny brat, yy, taki cztery lata ode mnie starszy. No i to mój tata go wziął na rozmowę, powiedział mu, że nie powinien, bo jestem wykluczona tak, jak powinno, że jestem wykluczona. Że nie powinien odwiedzać. Yy, w ogóle kontaktu mieć ze mną. Tak, ale osoby, która jest. W szpitalu i potrzebuje wsparcia, bo przeżywa trudne chwile i ma psychosomatyczne objawy. Tak, to nie powinien, nie powinien jest nie, nie, bo jestem wykluczona. Tak, to nie powinien w ogóle się pojawić i nie powinien w ogóle mieć ze mną kontaktu, bo jestem wykluczona. Nieważne, że jesteśmy w, podobno, w podobnym wieku. No trochę jest starsze, ale no może, może byśmy chcieli razem być, no być po prostu, jakąś relację stworzyć. Nie, to jest nieważne, bo jestem wykluczona, nie? No ale on się nie posłuchał i w sumie, no potem. No on potem po przyjeżdżał do mnie w ogóle tutaj zbyt Bydgoszczy, no jak byłam A, wykluczona. Ja, ale w tym szpitalu cały czas, czy jeszcze Nie, ja później potem, też? Nie, potem też, no. Aha. No i potem w ogóle mi już tak siadło na psychę i to był jakoś październik, to yy, no, w tym szpitalu w ogóle powiedzieli, że muszę iść do psychiatry. Powiedzieli mamie, że to trzeba leczyć po prostu psychiatrycznie, no i dali mi je, da, brałam leki i w ogóle, i potem się tak... Jakby wszystko pogorszyło, byłam w tak złym stanie wtedy, w październiku 2016, że wylądowałam w psychiatryku. A mogę coś zapytać? A jak myślisz, że. Czy te objawy, takie stan psychiczny, wynikało z tego, co, się, co było związane z byciem świadkiem i wykluczeniem? Tak, na pewno, bo to był dla mnie tak duży stres, że po prostu nie byłam w stanie tego udźwignąć. Jeszcze ta presja tego chodzenia na zebrania, żeby cię przyłączyli, potem, żeby to wszystko było znowu, no, żeby można było, no bo wiadomo, to byli w Zboże. Ja miałam tam znajomych ludzi, a praktycznie tam była większość moich, no. No, takich znajomych, tak. z którymi miałam kontakt, tak? No i rodzice też, a jak się jest wykluczonym, to po prostu. To no właśnie, jest... jak wygląda relacja? Bo tutaj właśnie dla wiele osób ciekawi, jak to wygląda, gdy jest się takim wykluczonym nastolatkiem. No już jeden przykład tak. powiedziałeś, że do twojej siostry, no tylko nie bądź jak twoja siostra. No to... Tak, i to jest straszna kara w ogóle tutaj yy, chciałam powiedzieć wystarczająco jest to straszne dla osób, które nie podejmują się tego, żeby przyjść na zebranie, bo, bo nie są na to gotowi albo no, odchodzą świadomie, w sensie nie chcą być już mm -hmm. świadkami, nie? I to już jest trudne, że spotkasz kogoś na ulicy dla wielu osób i nawet ktoś na ciebie nie spojrzy i to już jest po prostu masakra. Ale tutaj idziesz jakby w to gniazdo i oni wszyscy ciebie omijają. Tak. A my jesteśmy, tak się wyrażę, zwierzęta stadne, społeczne i, i takie odrzucone człowiek, już się powiem, że zwierzę, ale ten, yy, no to jest bardzo trudne, No, no niszczące. To normalnie, jest kara. Tak. to jest po prostu Ludzie, kara. którzy normalnie się z tobą wcześniej rozmawiali, odzywali się do ciebie, żartowali z tobą i nagle przychodzisz jak zawsze na zebranie, oni cię omijają, jakbyś nie istniał. Podobno nawet na ciebie nie spojrzą, jakby się bali. Bo to jest po prostu, ja nie wiem, jakie to trzeba mieć łeb, żeby tak robić, jak teraz tak na to patrzę. Dla mnie to jest po prostu straszne. Ja im współczuję, naprawdę. Bo to jest ja się czułam strasznie wtedy. Tak, znaczy trzeba im współczuć, bo oni żyją ze świadomością, że pewnego dnia ich to może spotkać. Wystarczy, że się potkną i, i, i przyjdzie tak. na nich kolej. Widzisz, tak jak w Twoim, Natalia, przypadku było, że y, to nie jest, że. Nie wiem, ty, ty sama poszłaś do starszych i, tak. i jakby na Twoją prośbę cię wykluczyli trochę no. w pewnym sensie. No, ale to było A... wołanie o pomoc przecież. Tak, ale. Yy... Ale jakby każda ta osoba tak może żyć ze świadomością, że też coś się w ich życiu za chwilę stanie A. i też mogą być wykluczeni. I w Twoim przypadku, i trochę to jest takie pytanie retoryczne, ale czy też tak było, że z dnia na dzień zniknęli z Twojego życia? Tak, no, no, no bo ja nie wiedziałam, że nie wykluczą. Przecież ja, jakbym wiedziała, że mnie wykluczą, to ja bym tam nie poszła, nie? No, no ja myślałam, że mi pomogą. A oni mnie po prostu wykopali, nie? No, no i ten, i, i po prostu w... ludzie, którzy mnie znali od dziecka, od małego. Bo byłam cały czas w tym samym zborze. Przestali się po prostu odzywać, po prostu unikać, odwracać głowę. No to jest tak, tak dziwne uczucie, że tego się po prostu nie da opisać. To jest takie przykre bardzo. A pamiętasz jakieś sytuacje, które tak szczególnie utkwiły ci w pamięci, poza tą y, z siostrą? Hmm. No to y, my mieszkaliśmy tam na wsi, obok nas mieszkała taka właśnie siostra też z naszego zboru, i ona dojeżdżała z nami na zebrania. I. Ona nawet jak się dała, to też się ze mną nie witała. I to było znaczy, ja ją bardzo lubię, w ogóle ona już nie żyje, i no, było mi bardzo przykro, jak umarła i tak dalej, no bo to był dobry człowiek, tak? Ale no, też nie witała się ze mną, nie, nie mówiła nie odpowiadała mi na dzień dobry. Jak, no i to też było dla mnie takie no, bez przesady: no, dzień dobry, jeszcze nikogo nie ugryzło, więc. No. no tak, no ale przecież oni tam się uczą, że nawet nie pozdrawiajcie i tak dalej. No. Ej, to co? Wróćmy, może, żeby tak do tego momentu, tego Twojego planu. Bo powiedziała, że a skoro tu nie ma błogosławieństwa. A, tak, to to było, ale to było po psychiatryku. No i, no i w tym szpitalu, jak byłam, no to tam mi leki zmienili i w ogóle i tak no ten chłopak dalej przyje, też przyjechał do tego szpitala. No i tam, no my w ogóle byliśmy już razem wtedy, też nie powinniśmy. No i ja tak stwierdziłam, już jak mi tak leki dobrze ustawili, że w sumie to. Zobaczymy, czy jak ja będę z tym chłopakiem, a nie powinnam z nim być, no bo wiadomo, bo on był, on był w tej religii, on normalnie był świadkiem, nie? Chodził na zebrania i tak dalej, tam u siebie, eee, czy mnie przyłączą. Ja mówię, no bo skoro to jest religia prawdziwa, no to przecież, jak ja będę robiła dalej, ta, no no, tak, no nie aż takie rzeczy, ale takie, co też nie powinnam robić według ich, no to czy oni mnie przyłączą. Czy no ten duch i... jechowy zadziała wtedy? Tak, no o to właśnie o to chodzi. Czy błogosławieństwo wróci? Ja tak mi zobaczymy, nie? No i ten. Oni mi potem napisałem list, ten taki, że już, że chcesz, żebym nie, bo chodziłam na zebrania oczywiście cały czas, czy mnie przyłączą. No i oni się ze mną spotkali. Pogadali, pogadali, coś i w ogóle jeszcze. A pamiętasz, miał... co pytają wtedy podczas takiej rozmowy? No, czy czytam Biblię, czy mam studium osobiste i w ogóle jak relacje z ludźmi ze świata, czy już zmieniłam swoje tam nastawienie. No, no to, to takie rzeczy, nie? Po prostu czy jakby czy robię wszystko, żeby to naprawić. Mówiłem, że widzę, że chcę na zebrania, że to dobrze i tak dalej, nie? Ale jeszcze przed tym właśnie spotkaniem, to miałam jeszcze jedno spotkanie. No bo ten brat, co ten starszy ode mnie te 10 lat, ten pierwszy. Tak, co ci który ci kazał, mi... tak, który mi kazał głoszyć. właśnie, to Atoment, on, ale on mnie nie chciał. Ale źle. nie, on nie, Ja mam dalej z nim kontakt. To jest <laughs> fajny człowiek. Przepraszam. Tak, ale no, a nie wiadomo kto to, więc no. I ten... Ale on powiedział o sobie. On też go ugryzło, że on miał ze mną kontakt, jak ja byłam wykluczona, i on im to powiedział i też go wykluczyli. Ale to ale on z niego. Zborzy, u tam niego tam, sam, tak. Ale za kontakty z tobą? Tak, wykluczyli go. Tak. No i u niego go wykluczyli. I, no I wtedy tak. już mogliście mieć kontakty. Tak, tylko <coughs> wykluczeni. Tak, ale chodzi też o to, że jakby z tamtego zboru zadzwonili do tego zboru i powiedzieli, że ja mojego, że ja mam, miałam kontakt z bratem, chociaż nie powinnam, bo byłam wykluczona i oni ze mną rozmawiali, czy to prawda. No ja powiedziałam, że tak, nie. No, no, to, no to tam trudno, no to już było po rozmowie, nie? No bo jestem wykluczona, to nie można za dużo rozmawiać, bo <grym> dwa jeszcze, razy przejdzie wykluczy. na nich demon. No i ten. I potem właśnie napisałam ten list po pół roku. No to wiadomo, tam ze mną pytali się, jak to tam wszystko wygląda. No i powiedzieli, że jeszcze trochę trzeba poczekać. Tak, bo jednym z takich wyznaczników jest to, czy ty nie próbujesz nawiązywać kontaktu z innymi braciami <grym> tak, zboru, żeby tak. cię przewrócić, bo kiedy byś nawiązywała, no to. No nie, nie, no nie przyjmujesz tego skarcenia, tak. bo według świadków, no to ty zrywasz kontakt z braćmi z zboru. Zrywasz. Ty wybierasz, że oni nie będą mieli z tobą. Tak. Ale tak sobie pomyślałem, że na dobrą sprawę, no bo tak, jeżeli ktoś by chciał wrócić do zboru, no to być może z tej rozmowy tutaj kilka, kilka takich lifehacków sobie wyniesie, że tak naprawdę. Jeżeli chcesz, żeby cię przyłączyli, to oni muszą widzieć, że chodzisz na zebrania, bo tak. resztę możesz im powiedzieć, co chcesz. Tak, musisz chodzić, no na... oni widzą, że ty się starasz, bo chodzisz na zebrania. Tak, zebranie. No, ale znos... nie odzywasz się do nikogo. Tak, nie. nie odzywasz się do nikogo. Nie, nie, nie t... wolno, to nie. Dobrze. I potajemnie, po, po, po czy tam było to studium, czy nie było, co im nie powiesz, to jest. Tak, już... to. No. no i oni ze mną rozmawiali i powiedzieli, że jeszcze trochę, nie? No i ja poczekałam jeszcze miesiąc i napisałam drugi list, no i po tym liście drugim ze mną rozmawiali, no i mnie przyłączyli. no. To było minęło, no tak, w czerwcu mnie wykluczyli, przed moimi szesnastymi urodzinami mnie wykluczyli w czerwcu, a w styczniu już byłam przyłączona na początku, no, no, no to mnie przyłączyli z powrotem, a potem tu już ten brat normalnie przyjeżdżał do mnie, nie, no tam co dwa tygodnie, Zaczekaj, no. yy, ty, 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 ten cztery lata starszy czy ten dziesięciu? Tak, nie ten cztero. No. Ten cztery lata starszy, a tak. tam tego przyłączyli? Yy, tak, ale chyba po roku, no trochę dłużej się męczył, o, no, no, ale też go przyłączyli. No to ja byłam w ogóle z tym, no to mnie przyłączyli i też była taka jedna sytuacja, no bo ja się w sumie cieszyłam, że, no bo nie robiłam jakiejś bardzo złej rzeczy, no nie licząc tego kontaktu z tym bratem, z którym i tak w sumie byłam, nawet byliśmy zaręczeni potem po paru latach, no więc to nie było tam jakieś na chwilę, nie? No i my byliśmy razem, normalnie, wszystko kulturalnie, on przyjeżdżał, nie siedzieliśmy nawet obok siebie na zebraniach, mimo tego, że spał u mnie w moim domu rodzinnym w salonie na dole oczywiście. A nie powinien. A to już ale w, w salonie klasyna... na dole spał. No. Czy wiesz dlaczego tak, tak mówię? Bo. Tata pilnował spokojnie. Powiem, powiem ci dlaczego tak mówię, bo mamy podobną historię. Jak ja przyjeżdżałem do Sary i też spałem w salonie na dole, oni tam u góry, i w ogóle jak się wchodziło, zanim do Sary do pokoju weszło, to jeszcze teściowa miała... przejść bez sypia. No, może nie przejść, ale drzwi na wprost schodów. I jej głowa była tuż, wiesz, Musiałeś obok, no, metr obok, przejść półtora maksymalnie. I drzwi zawsze były otwarte u nich w sypialni zawsze otwarte. Ale skąd wiesz, że było zawsze otwarte? Planowałeś się a... tak? Bo... czatowa. Dobra, no, zawsze było otwarte, no. Zawsze. I w pewnym momencie, taki starszy, jak się gdzieś tam w trakcie rozmowy, tak sobie gadamy przy jakimś spotkaniu i mówimy, że tam Edwin spał, a on. Jak to Edwin spał? Ale na dole spał, no w salonie. No i później była rozmowa, że nie może. Nie może, nawet jak już jesteśmy narzeczeństwem, na ponieważ sąsiedzi to, to widzą i e, myślą, że ja przyjeżdżam do Sary i razem śpimy. I e, to e, jest hańba tak, na imię i tak, na organizacji. Tak, ale sąsiedzi po prostu na pewno byli zachwyceni moim domniemanym życiem seksualnym. Tak. O, ja cię. A, Ale ja jeszcze tu I chciałam. I co ja musiałam robić? Musiałem na Chciałem? noc przechodzić. Tak, do mojego dziadka do dziadka, który po drugiej stronie ulicy był i tam w jego domu mogłem spać. A co robili z dziadkiem, to już nikomu nie A, to... Tak, i na pewno ci sąsiedzi patrzyli, czy przechodzę. Czy, czy on tej 22 wieczorem. po ciemku tak, Oni z lornetką stali i tylko czekali. Ale nie? tu jeszcze chciałam powiedzieć właśnie na przykład takim osobom, które stoją, nie wiem, przed jakimś komitetem. I obserwują. Komitetem. A, dobra, przepraszam. Nie przed komitetem. Nie, nie obserwują. Że na przykład może mają coś na sumieniu takiego świadkowskiego, nie? to chciałam powiedzieć, że, że widzimy po kolejnej rozmowie, że duch Jechowy działa w sposób taki, że um, energię czerpie y, z poczucia winy oraz przez kontrolę innych członków. Czyli tak. albo się sami przyznacie, bo was w sumie nie gryzie, albo po prostu ktoś was gdzieś zobaczy. Tak, Inaczej Jehowa nie działa. To nie jest tak, że nie ma studium, bo wy na przykład sobie wypaliliście nie wiem, papieroska za, za szkołą na korytarzu. Nie. nie. No chyba, że was jakaś ciocia Krysia zobaczy i nakabluje, no to tak. Ach. Albo was samych nie wiem, poczucie winy będzie gnębiło, no, no to tak. Ale tak to Jehowa nie powie starszym, że coś złego, złego zrobiliście. A w ogóle też była taka śmieszna sytuacja. Nawiążę jeszcze do tego psychiatryka, jak ja mam w tym szpitalu, to jeden z tych starszych, który mnie wykluczył, to w ogóle też hit, hit jest nad hitami, bo on sam był, kiedyś odszedł i w ogóle też gadał na braci, na wszystko. Teraz jest starszym i uważa się za świętego. No, pewnie, na pewno będzie wiedział, o kim mowa, jeśli to obejrzy. I bardzo dobrze. No to moja mama... No, wiadomo, dziecko w psychiatryku wykluczone to też jest obciążenie dla rodziny, jakby no, no, no i to duże, no zwłaszcza, że my nie byliśmy no, złą rodziną, jakąś jakim chodziła na zebrania, tak. Ona mówi tam o tym nie? a on stwierdził, że ja dlatego mam depresję i w ogóle jestem psychiatryką bo ja mam słabą więź. Jeśli ja naprawię więź chowam, to mi wszystko i choroby miną nie? Od jak ręką odjął po prostu, no. Tak, i nic, zero wsparcia, nic rodzice. Nie mieli ani razu do nich nie przyszli, nawet nie porozmawiali. Ani razu. No to no to jednak rodzina osłabła duchowo, tak? No to chyba trzeba wesprzeć, tak? Hmm. I to jest coś, co nie pierwszy raz słyszę, że jeżeli masz jakieś problemy psychiczne, to one wynikają z tego, że twoja więź z Jehową jest słaba. Tak. Nie dlatego, że na przykład zachowali się w taki sposób. Rozmowa, która niedługo się pojawiła u nas na kanale, też pokaże, jak e, sposób rozmawiania starszych z osobą, która przyszła do starszych po pomoc, e, wpłynęła na stan psychiczny tej osoby, e, że nabawiła się depresji, nerwicy i też musiała się leczyć psychiatrycznie. wyniku właśnie działań starszych. Z perspektywy no. widzów być może ta rozmowa już jest opublikowana. A, z perspektywy widzów tak. Tak, to no. rozmowa z Damianem. E, tak, Kliknijcie no. sobie. No więc no, no, takie podejście mają, że to szkoda gadać. No ale potem jak mi właśnie przyłączyli I już było wszystko cacy No to e, zostałam zaproszona do e, No to nie był brat Bo on tam tylko ogłosił, ale w moim wieku chłopak Ale nie po jeszcze No i zaprosił mnie tam do siebie, bo było spotkanie I w ogóle ja się tak ucieszyłam, mówię, że No, że jestem przyłączona, że teraz się już wszystko tak poukłada Bo ja zawsze w ogóle chciałam mieć W zborze przyjaciół w swoim wieku A nigdy nie miałam, jakoś zawsze gdzieś byłam z boku A zawsze chciałam też się tak spotykać Na tych przygotowaniach do strażnicy, tych wszystkich pierdoletach Takich, tak ja się śmieję do strażnicy, a potem na kacu na zebranie na dziesiątą. Tak. No. No. Na, na tych wszystkich tych y, różnych rzeczach. No i nigdy tak mi się nie... I teraz mówię, o zaprosił mnie to może i tam jeszcze mieli być z innych, z innych tam miast w ogóle, że fajnie, nie tak się cieszyłam. Nie mogłam się doczekać, bo to było takie moje pierwsze miało być wyjście, takie jakby ze zboru, z ludźmi, y, po wykluczeniu, nie? No i dzień przed y, miałam właśnie z tym moim chłopakiem pójść i dzień przed dostaję wiadomość, że ja jednak nie mogę przyjść, bo tam będzie taki chłopak, który się do mnie, do mnie smalił cholewy, dosłownie, on zaczął do mnie, też go poznałam, na, to jest w ogóle, no, poznałam go na tym samym spotkaniu, co tego 10 lat starszego, no i tamten był młodszy jeden i on też ze mną tam mi w ogóle i tak dalej, coś tam, już gdzieś tam pojechał, to już mi prezent kupował i w ogóle i chciał już przyjeżdżać do służby, on chciał tu przyjechać, żeby ze mną pójść do służby, bo był z no i potem, no tam ze mną tak pisaliśmy, on chyba sobie tam nadzieję jakąś narobił, bo... O tym jednym spotkaniu. Tak, tak, mm -hmm. bo pisaliśmy tam na Facebooku, wiadomo, bo potem nagle się dowiedział, że jestem wykluczona. I on, nie wiem, on chyba, nie wiem, bardzo źle się przez to poczuł, bo potem właśnie jak było to spotkanie, miał być i on, on miał tam być u tego właśnie chłopaka, to ja nie mogłam pójść, bo on sobie tego nie życzy, żeby ja tam była, bo on po prostu nie chce, żeby ja tam była i przez to, że on nie chce, to ja nie mogłam. To dla mnie było tak straszne, że ja taką przez taką pierdolę ja tyle się napłakałam, bo się poczułam tak źle. Naprawdę, to było po prostu dla mnie straszne, jakby mi ktoś w pysku uderzył, naprawdę. To było jedna z takich chyba gorszych takich odczuć, bo to było takie, po prostu takie, no, jakby, jakby mnie ktoś tak wyrzucił po prostu do kosza, nie? Bo, bo, bo komuś się tak spodobało. No i ja potem to już w ogóle się. W... Byłam wkurzona już, tak się nawet nie chciałam z nikim spotykać, no i potem tylko z tym moim chłopakiem się spotykałam, przyjeżdżał co dwa tygodnie, no i tak sobie tam razem byliśmy, ja chodziłam wiadomo na zebrania i tak no wszystko było tak jak powinno, chodziłam do służby, na zebrania, ale to już nie było to co kiedyś, nie miałam tego zapału, żeby to robić to było bardziej takie już olewcze, po prostu bo rodzice, no to ja też niech już będzie, nie? Ale tak naprawdę to robiłam swoje, no i taka prawda i już no po prostu... Stwierdziłam, że ja już mam wywalone i robiłam dalej to, co robiłam wcześniej. Nie wiem, no ten, yy, no ten mój chłopak też nie był święty, że tak powiem, bo nie byliśmy święci, byliśmy razem, ale zachowywaliśmy się jak normalna para, która, jak para ze świata, o, że tak powiem, się zachowywaliśmy, ale tak, żeby nikt nie widział. No wiadomo, bo to no, by był skandal, nie? Żeby nikt nie widział. No i potem ja też jeździłam do niego, tam do no, do Bydgoszczy do niego jeździłam i tak dalej i potem no tak się tak normalne takie robiłam życie prowadziłam potem skończyłam 18 lat i się spakowałam i się wyprowadziłam do Bydgoszczy do niego znaczy do niego najpierw mieszkałam tydzień dwa tygodnie tam u niego z jego bo on jeszcze z mamą mieszkał Znalazłam sobie tam pracę i tak dalej, ale stwierdziłam, że no, jego mama i w ogóle, że ja muszę się wyprowadzić, nie? no bo tak nie może być, że my razem mieszkamy, a nawet nie jesteśmy w ogóle zaręczani ani nic, nie? A jego mama też świadkiem tak, była? Tak, i babcia Aha. też, a on mieszkał z mamą, no, <śmiech> 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 więc, no więc ja się wyprowadziłam na stację, no i wiadomo, on przychodził do mnie na tą stację i w sumie mieszkał ze mną tam w tym pokoju przez te tam, ja tam ile wam, Z dwa miesiące, no i ja tak przyjrzałam się temu wszystkiego, mu jakby zobaczyłam poznałam go bliżej, no bo wiadomo, że jak widzieliśmy się co dwa tygodnie, no to słabiej można kogoś poznać, niż, niż jak przebywasz z kimś na co dzień. No i poznałam go bliżej, no i w sumie stwierdziłam, że to nie to. Że to, to nie jest to, co ja bym... To nie jest osoba, z którą ja bym chciała być. Nie dlatego, że on był jakiś zły, czy okropny. Po prostu, no tylko po prostu. No ale też w międzyczasie, jak mam w tej Bydgoszczy, no to poznałam no dużo nowych braci, młodych, bo on tam był taki bardziej towarzyski w ogóle. No i... No, zobaczyłam w sumie, jak to tak wygląda od podszewki, te towarzyskie życie, takie, że to w sumie nie jest tak kolorowo i te wszystkie. Za... No to chodziliśmy po goszczy na chlani do piątej nad ranem z bimbrem w plastikowych jest... kubeczkach, nie? No więc. To nie jest to towarzystwo zbyt goszczy, co Elwira opowiadała? Ja, ja nie wiem, wiesz co ostatnio właśnie. Przepraszam, by... Bydgos... nie. Y... El... Dobry, <laughs> dobra, trochę się zaśmieję, bo tak naprawdę tak wszędzie było. No nie? No, tak, człowiek tak. myśli, ja tak myślałam, że to pewnie tak ten, a to wygląda tak samo. Ja powiem szczerze, że te zborowe imprezki były w sumie bardziej mocne niż niektóre imprezki, które sobie teraz ze znajomymi robiłam, nie, ze świata. No. Dokładnie. No więc to tak nie wygląda wcale, tak idealna młodzież i w Ale ogóle. Zobacz, bo to jest tak, że no, masz te lat, nie wiem, 15. I robisz coś, myślisz, że robisz coś strasznie złego, nie wiem, idziesz na, na jakąś tam, nie wiem, domówkę z koleżankami z klasy, nie? I oni są gdzieś świata, albo no dobra, to się poczęstowało z tym papierosem i o rany, ale jestem zła, nie Dobre, tak. i się tak kajesz, nie? I to poczucie winy. A potem się okazuje, że no właśnie świadkowie sami młodzi, no dobra, może, może nie palą, Nie palą. mi powiedzieć, nie palą, nie, ale. ale... ale, ale no piją, ale, jest, ale różne rzeczy. Tak, picie to jest po prostu i też. Czy yy... jest po prostu wszystko, co jest dozwolone, to jest wykorzystywane na maksa. No nie na minimum, tylko na maksa. Możesz pić, to oni piją, nie? No. Tak, I, tak. To, to... I, i to jest takie spuszczenie ze smyczy trochę, tak. nie? Ale inną nożywka również. No. To się też zdarza. U nas przecież zboże to, za co było wykluczenie. Ale tak, Masowe. to prawda, zdarza się. Bo właśnie z tym chłopakiem, co byłam, to na przykład yy, jego siostra też nie, by, też nie była wykluczona, ale miałam, on bardzo fajni i w ogóle sympatyczni ludzie. Ona yy, męża miała ze świata, no ale byli małżeństwem i tak dalej. Ona nie była wykluczona, ale ona też tak nie chodziła. No po prostu widać było po niej, że ona już nie chce być w tej religii też sobie tak po prostu żyła. No to też tam no, czasami były jakieś tam substancje na jedna, tak? No, no, i ten mój chłopak też tak robił. No i, no i co? I jakoś go nie wyczuli tego duch jakoś nie osłabł, błogosławieństwa nie stracili. No, no to no, no kurczę, nie zauważy, żadaru nie mieli jakiegoś. Żeby... No, może, może ta woń akurat podobała się no, może ją. <grym> No, no, no <grym> i my tam sobie tak, właśnie tak to życie wtedy zasmakowałam tego y, takiego życia, właśnie z młodzieżą zborową. I co mnie strasznie denerwowało, pamiętam, że po prostu szlak mnie jasny trafiał. Te siostrzyczki młode takie. Osiemnasto, dziewiętnastoletnie z ciśnieniem na męża. No to po prostu, po prostu no nie. No to po prostu to nie. Ja nie miałam ciśnienia A, na męża. A, bo ja byłem już. <grym> nie, to... ja nie chciałam właśnie męża, ale no spotkałam ciebie i, i, i tak wyszło. Ale co innego chciałaś, no Tak. <grym <grym no, i po prostu się, to ja pamiętam te wszystkie. Na przykład, nie wiem, staliśmy, czekaliśmy chyba, żeby wejść na lodowisko, tam była grupka, jeszcze był taki jeden, ze... no ode mnie ze zboru, taki jeden chłopak, no. I jakby one tak stały, i co on by nie powiedział, to one chichotały. Ze wszystkiego po prostu. co Czy mój chłopak, coś one chichotały, a mnie po prostu trzech no, mnie trafią, no bo. No, Guściu, robi z siebie debila, za przeproszeniem. A one się śmieją z tego. I to tak na każdym kroku. I potem ja się zarę zaręczyliśmy się, ja z tym chłopakiem. To ludzie. O, ale fajnie, ojeju, o matko! Jakby tam Jak miały słodko. zaraz. No jakby nie wiem, ja tak stoję i mam jakieś rąbnięte, nie? No no i. Tak zobaczyłam że ja nie chcę taka być, nie? Ja, mówię, ja nie chcę być na jakąś taką, co zaraz, zaręczyny, ślub już i no i wszystko, nie? Rachu ciachu zaraz, nawet gościa dobrze nie znam, nie, a już będę ślub brała. No i tak jakoś tak wyszło, że w sumie wróciłam potem, no moi rodzice też tam były, no rozwoli, tam mieli się rozwodzić, w ogóle taka była sytuacja napięta dosyć. No i ja wróciłam do domu we wrześniu. No i jak wróciłam do domu, no to tak... Stwierdziłam, że kurde, to nie to nie. I wróciłam do Bydgoszczy i no zerwaliśmy po prostu. No zerwaliśmy. No, i potem on jakby zaczął się strasznie denerwować chyba na to, że ja z nim zerwałam. I powiedział starszym o wszystkim o wszystkim, o hmm. nas, wszystko powiedział, wykluczyli go oczywiście. No. Wykluczyli no. go. No ale to by też pewnie komitet zrobili, więc przynajmniej miał swoją... Yy, znaczy nie, właśnie. Nie. Nie, uh -huh. nie. nie. No, no, chcieli, ale się nie udało. Nie zdążyli. Uh -huh. no. no i wie, do, tylko usłyszałam, że właśnie on jest wykluczony. A w sumie zapomniałam jeszcze o jednej kwestii, ale to tak musimy się cofnąć trochę. No do 2017. Zaraz po... I tak pół roku, Chłódę to jeszcze albo było przed wykluczeniem, bo nie byłam z tym chłopakiem, to chyba przed. Miałam chyba 16 lat, to chyba przed wykluczeniem było. Ale mi się teraz już, no nie pamiętam, ale no. Była taka sytuacja, że byłam w służbie z takim jednym bratem ze zboru. On był ode mnie kilka lat starszy. No i byliśmy sobie, w... on w ogóle tak trochę do mnie, no tam, tam, cudował. No i on jakby zaczął mnie w służbie obmacywać. I to nie było tak dla żartów, nie? W sensie, w pewnym, to było dla tak, takie zaczepki, coś tam, było dla żartów, ale w pewnym momencie to przestało być dla żartów, że ja wy, wyszłam po prostu szybko z tej klatki i się potem czułam strasznie źle z tym. I jak powiedziałam o tym starszym, no to oni w ogóle nic sobie z tego nie zrobili, nie? Jakby nie było sytuacji, bo nie było świadków. W ogóle, po prostu oni to olali totalnie. Totalnie olali to, jak on się zachował i no nic, nic z tym nie zrobili, nic. To, to nawet w świecie, w świecie, no, w normalnym życiu, to nie jest coś, co jest tolerowane, tak? No, a on po prostu bezkarnie zrobił coś takiego i to, jakby miał przyzwolenie na to, żeby potem też robić takie rzeczy, inne, ale no, może innym się spodoba, no jak patrząc na to, co potem widziałam, to możliwe. No, no mi się nie podobało, tak? Chciałam coś z tym zrobić, poszłam, nic z tym nie zrobili. Nic. A rodzicom nie powiedziałam dopiero teraz, kiedy jakoś parę lat temu powiedziałam rodzicom nie. No bo tak no tak mi było głupie, stwierdziłam, że pójdę powiem to starszym, mnie, No bo to takie no coś, co no ja się czułam. Nic nie zrobili, nic. No. Więc to też pokazuje, nie? Jak to wygląda. No ja się śmieję, jak ktoś by siostra by została zgwałcona w służbie, to nie byłoby dwóch świadków, to co? <grym> no, to nic. No, tak to wygląda. Nie masz dwóch świadków, to nic nie udowodnisz. Ani ni, 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 ni tobie, ni ty nikomu. A pamiętasz, co starsi powiedzieli do ciebie? Co? Że zbadają te sprawy że co, co powiedzieli? Powiedzieli, że z nim porozmawiają, ale z, nie powiem, że z nim nie porozmawiali. No. Nic z tym nie zrobili. No i potem wracając już do tego, no to ja potem miałam tam. wróciłam do domu, tutaj dość do szalina, no to już na zebrania już nie chodziłam. Po tym powrocie jest zbyt No ale to, bo powiedziała, że nie zdążyli cię wykluczyć, bo sama odeszłaś, to jeszcze jesteśmy przed tym wykluczeniem tak, jeszcze tego chłopaka. Przed, tak tak, tak. No, no, to, to było tak, że ja potem nie miałam z nim kontaktu i się tam dowiedziałam w ogóle od znajomych w sumie jakoś tam naokoło, że on jest wykluczony. Ale ja już nie chodziłam na zebrania, bo to był też ten moment, kiedy moją mamę wykluczyli, yy, więc ja w ogóle już byłam taka antystrasznie, no. Yy, I to było też tak, że ja potem yy, miałam kolejnego chłopaka, ale już ze świata, dużo starszego, i my razem zamieszkaliśmy. I ja z nim mieszkałam w sumie od listopada, z nim, tu w Koszelnie z nim mieszkałam i oni, ja nie chodziłam na zebrania, wiem, że o, tam starsi do mnie dzwonili, ale ja nie odbierałam w ogóle, no totalnie to olałam sprawę, nie? Ale tak stwierdziłam w sumie w styczniu, że mówię, a dobra, yy, pójdę tam na to zebranie, nie? Czy to było jeszcze przed wykluczeniem? Nie, po wykluczeniu mam. To co? A nie, bo mama jeszcze na zebrania chodziła, tak. Bo wiem, że mama moja była na zebraniu, bo tak, bo ona jeszcze chodziła na zebranie, bo ona jeszcze też przez jakiś rok czy pół roku chodziła na zebrania po wykluczeniu, była na każdym zebraniu. Jeszcze było tak, że my siedziałyśmy z mamą w trójkę, a ojciec siedział z boku. Tak. Nie z nami, tylko w ogóle w drugim końcu sali, nie? No, na jednym zebraniu. No, i ten... A razem przyjeżdżaliście na zebranie? Tak, razem przyjeżdżaliśmy, bo razem mieszkaliśmy, tak. No. I ten... Yy, I potem, no, ja w styczniu przyszłam na to zebranie i po zebraniu poszłam tam do nich, bo oni oczywiście od razu mnie zobaczyli, tylko to normalnie... O, ten, bo, o, ona! No, i od razu... Bierzemy ją, wykluczamy. Tak, wzięli mnie i powiedzieli o tym, że właśnie że ten wzyjny męż, że on nie powiedzieli i tak dalej i że chcą o tym ze mną porozmawiać. A ja tak mówię, że my nie mamy o czym rozmawiać, nie? Ja mówię, że ja tutaj nie przyszłam po to, żeby rozmawiać, nie? Bo oni mi powiedzieli, że komitet będą mi robić. Ja mówię, że nie będzie komitetem, ja bo ja nie chcę żadnego komitetu tutaj. Ja mówię, ja nie mam zamiaru być w tej religii. I nie pamiętam, co ja dokładnie powiedziałam, ale wiem, że tak, tak ostro mówiłam, że aż walnęłam ręką w stół, nie? Tak pięścią. Taka byłam wściekła. Tak im tam pocisnęłam, naprawdę. Bo po prostu. No i powiedziałam, że ja, że ja sama siebie wykluczam. Powiedziałam, tak? Ja siebie wykluczam, ja nie chcę tu być w tej religii. I wychodziłam i trzasnęłam drzwiami. No, ale tyle emocji mnie to kosztowało, że też się poryczałam się y, wtedy, jak wychodziłam. Tak, jakby, no, ale już. A, i powiedziałam im jeszcze, że od kilku miesięcy mieszkam z chłopakiem, no, więc i tak szybko się ogarnęli zasz, i, No No, i wróciłam już potem. No, i sobie żyłam normalnie. Od tej pory już no, nie mam w ogóle kontaktu z nikim stamtąd i nie mam zamiaru. Moja mama też już przestała chodzić na zebrania, już chyba z dwa lata nie chodzi. No, już też sobie odpuściła, już w ogóle. No, na początku to jeszcze zależało, a teraz to już totalnie na Anty. No. I bardzo dobrze. I oboje, no, nie spieszy nam się do tego, żeby tam wracać. I, mi, I ja nigdy tam nie wrócę, moja mama tak samo. Ja się w końcu czuję normalnie. Jak teraz patrzę na to wszystko z perspektywy czasu, to był jakiś po prostu jeden wielki film komediowy, jakiś żart po prostu. Te całe te sytuacje, to jakieś takie, nie wiem. A najlepsze jest to, że tyle jest mówione, że jak to w świecie jest w ogóle, jest, że ci ludzie są okropni i tak dalej. Ja mam teraz przyjaciółkę ze świata, już też bardzo długo, i naprawdę to jest tak dobry człowiek, że no. No, nigdy w zborze nikogo takiego nie poznałam. Tak samo mój mąż też poznaliśmy, jest ze świata, i jeszcze się poznaliśmy na imprezie. To w ogóle koniec świata, nie? no, no A więc jest... błądziłaś bardzo. No strasznie, ja nie wiem, jak ja tak mogłam. No ale też, to jest tak dobry człowiek, że ja bym. Ci wszyscy bracia, co tam ich znałam, no to w ogóle to, to jakieś są pokraki, moim zdaniem, w porównaniu do niego. No to mój mąż to jest święty, naprawdę. I to chłopak ze świata, nie? No. No i też, no i prawda jest taka, że mieszkaliśmy razem bez ślubu, ale ja sobie nie wyobrażam po tym, co tam miałam wcześniej. Nie, za, nie wiem, jak można wziąć. Nie wiem, jak tam u was było, no bo to wiadomo. Nie wyobrażam sobie, jak można wziąć z kimś ślub. Nie, nie żyjąc z nim wcześniej i nie, pozna nie poznać go i związać się z nim na całe życie, taką decyzję podjąć. Nie wiedząc na przykład czy sprząta po sobie, czy nie wiem, nie irytujecie to, że nie wiem, że zostawia brudne skarpety koło łóżka albo garnki w zlewie i ich nie sprząta, przecież to czasami potrafi doprowadzić do szału. A, i ty i nie wiem, i taka siostra osiemnastoletnia bierze ślub, tak? Ona bierze ślub i nagle widzi, że za niej Ken z bajki, nie wiem, tam, co tam jest starszy, czy jakieś tamte inne ich różne. Starszy Ken, wspaniały, idealny. On jednak to nie jest taki idealny. I siedzi rozmemłany i w ogóle ona szało dostaje, tak? I wie, że to już jest wszystko pozamiatane, tak? A tak to by się wcześniej dowiedziała, no. nie? No, a tak to już na stałe już tak będzie, no. Ja nigdy nie ogarnę tej rady ze strasznicy, że najlepiej tę drugą osobę poznamy, jak będziemy obserwować ją czy jego na wsparcie wspólnych spotkaniach z innymi w zborze, bo tak bo jak jestem jak jestem, się do innych. Jak, jestem jak jestem na przykład na cieście u, u cioci zborowych i jestem mój wybranek to on na pewno przeklnie na pewno krzyknie tak. na pewno nie sprzątnie po sobie no na pewno pokaże swoją prawdziwą twarz Tak oczywiście no Nie to tak przecież nie działa ja nie wiem no i patrz i biorą taki, ja tak tak Biorą te śluby, bo oni to tam, niektóre to mają takie ciśnienie, że tylko jakoś prata brata zobaczę, była, ja znam taką, no to już, no, no z notysikiem tylko. No, ja tak, możemy się dosyć, No tak, to dokładnie, z jest... takim czujnikiem, no. No bo rynek ten matrymonialny, świadków, ten randkowy, to jest bardzo specyficzny, bo statystycznie mamy... Mniej mężczyzn tak. niż kobiet, to więc już wiadomo. Polować to. polować trzeba. To pierwszy tyle. E, no i a z kolei mężczyzny no mam wrażenie, że jednak polują na młodsze. Oczywiście tutaj mogę. mogę, mogę, to, to, to jest tylko takie moje założenie, no ale spotkałam kilku takich właśnie długoletnich kawalerów. I im to, im to nie tak koło trzydziestki. Nie, nie. Im to. M młodziutka, dwudziestka najlepiej, tak. nie? No, a one żeby, się żeby sobie wyszkolić, a one się cieszą, bo on już jest starszym czy kimś tam i tak się to kręci. A jak no. się potem układa, no różnie bywa. No właśnie, i potem są wszyscy nieszczęśliwi. No ale jak tak chcą żyć, to niech żyją. A mnie jeszcze coś ciekawi. No bo w tym wszystkim, w całej tej opowieści, no to mamy yy, po prostu w pewnym sensie jakby życie i to, że dostrzegłaś, jak to wygląda. To sprawiło, że nie chcesz tak żyć i odeszłaś. Ale nie ma w tym wszystkim jakichś odstępczych materiałów, treści, które są niedozwolone dla świadków. Co jakim cudem się do nas tutaj dokopałaś? No bo ja ogólnie tak raczej nie oglądałam takich no rzeczy, nie? No i co jak to było w sumie. Yy, coś? A, ja wiem, ja zobaczyłam, jak jest ten film taki, co jest ta taka właśnie, ta, ta, ta dziewczyna, co ma takie ciśnienie na męża, no tak lata i w ogóle, ja tak, miłość, no? i szuka sobie imy, no, jak jeszcze ten film w ogóle ja dopiero przyszedł, nie? Tam, no, na chyba bandu, tym, tej telewizji całej no. chyba dostępnej, no to my to oglądaliśmy na studium rodzinnym. I mi się przypomniało, jak my z mamą z tego ciągle się nabijałyśmy. My to oglądaliśmy i, i mama, o zobacz, to ona się zachowuje jak ta dziewczyna od nas ze zboru. I my ciągle ją komentowałyśmy i się ciągle nabijałyśmy z tego filmu. Jeszcze byliśmy wtedy tej religii, nie? I się nabijałyśmy z tego filmu i ja to zobaczyłam, kliknęłam i mówię, o, mówię, no mamy, że tak jak my, nie? I się nabijamy, no. no. i jakoś tak wyszło, no, a mama to jest waszą fanką i ona to tam wszystko ogląda. No, ja to tak nie mam czasu teraz, bo wiadomo. No, ale mówię, no, że, że ja też powiem, nie? Bo ja mówię, bo dla mnie ta religia to jest, to jest coś, co po prostu krzywdzi ludzi, dla mnie. Ja stwierdziłam, że to trzeba, ludzie muszą wiedzieć, jak to wygląda, że to nie jest tak kolorowo, wszyscy nie są milusi, kochani i w ogóle super, hiper, że jest tak, jak oni to przedstawiają na tych swoich wszystkich tam filmikach. Moja mama to mówi wprost, że ona się czuje oszukana, nie? Bo myślała, że to będzie inaczej wyglądać, jak wchodziła do tej religii. No to, to myślę, że z mamą jeszcze musimy nagrać rozmowę. Ja już ją tutaj wywołuję do tablicy, to... <grym> Mama, no to ona może też dużo powiedzieć. No ona w tym, no jest dłużej ode mnie, nie? Tak. No, bo ja to. No, ale, ale bardzo nas w ogóle cieszy ta taka perspektywa i kolejna cegiełka do tego obrazu strażnicy rzeczywistego, który no jest bardzo skrzętnie ukrywany przed ludźmi, którzy chcą wstąpić do tej organizacji. Tak, bo to nikt ci tego nikt ktoś jak przychodzi na zebranie no to on co on widzi? On widzi y, uśmiechniętych ludzi każdy się z tobą wita, każdy jest taki miły, pyta się o wszystko no, oni są jak taka, dla mnie jak taka pajęczyna, że jak tylko jakaś coś tam się trafi to oni już zaraz tymi mackami tym tak zabierają, zabierają i coraz bardziej, coraz bardziej, potem ci zżerają i wypływają. No, no, no. dla mnie to ciekawe, tak wygląda. Ciekawe. No. Tak cię pochłoną, a potem nara. Było miło, ale no. Nie, ja to się naprawdę, ja się tak cieszę i nie chcę, żeby moje dziecko było w tej religii. Też już powiedziałam, że nie ma takiej nawet opcji. Ja powiedziałam, ja mu powiem, co i jak. jak ja mu opiszę każdą religię. Jak to wygląda, żeby on miał świadomość, że, nie, że ja przed nim ukrywam, bo wiadomo jak to jest. Zakazany owoc się najbardziej, a ja tego uniknę i jemu wszystko powiem. No ale nie, nie chcę, żeby miał pranie mózgu robione. Tak, no nam w ogóle pamiętam na początku. Teraz już się tak nie pojawia, ale w komentarzach się przez jakiś czas pojawiały takie głosy. No ciekawe, co zrobicie, jak wasze dzieci tam wrócą. I, tak, no. i no, to byłby ich wybór, ale nie nasz. Wiadomo, ale wątpię, żeby taki scenariusz się z, no, zrealizował, bo nasze dzieci bardzo już dużo wiedzą o tym, no właśnie. jak to wygląda i, i, i nigdy tam nie będą chciały wstąpić. Przede wszystkim widzą, jak zaburzone są pewne relacje. Rodzinne. Rodzinne i tak. dzieci bardzo dużo. Jak, jak twój, twój troszkę urośnie, zobaczysz, jak one wszystko widzą i wszystko wyłapują, więc. One po prostu wiedzą, że, że to nie jest coś, co, co, co one chciałyby, żeby... Nie chciałyby się liczyć z tym, że na przykład muszą się przestać do nas odzywać, gdyby chciały wejść do świadków. No właśnie. No, mój tata na przykład jest dalej, ale ze mną ma kontakt, nie? Normalnie. Tam Nie, nie, nie wiem, nie jakoś tego kontaktu jakby to, no, nie ogranicza. Po prostu normalnie ma kontakt cały czas, nie? Nie no wiem, dobrze. czy tak można. No no, myślę, żeby się wybronił, bo za kontakty z wykluczonym członkiem rodziny nie można wykluczyć. Aha. Czyli ważne jest, żeby nie było żadnych dowodów, że rozmawia na tematy duchowe. Czyli jak nie ma kontaktów duchowych, to nie da się według procedur świadków wykluczyć za kontakty z członkiem rodziny. No bo tego twojego byłego chłopaka, tak, tego co te 10 to. lat był starszy, wykluczyli. Za, za kontakt z tobą, bo byłaś wykluczona. Tak, I wtedy tak. można było. Więc no. póki tak jest, no to spoko. Nie możemy wykluczyć tak. Znaczy, no i niestety wielu, wielu świadków albo o tym nie wie, albo wie, ale profilaktycznie wolą nie utrzymywać kontaktu. nie. No i oczywiście nie dotyczy to jakby osób spoza rodziny. Tak, bo oni tutaj tak. argumentują, że nie rozbijają rodzin. No ale niestety to tak jest, że często... Tak, oczywiście, Część, to, ktoś, to jest jego osobista decyzja, że postanawia nie rozmawiać tak, z kimś. Tak, oczywiście jest też to, że taka osoba nie jest przykładna i nie będzie miała przywilejów w zborze, no tak. wiadomo, ale nie będzie wykluczona. Przynajmniej i dopóki nie znajdzie się jakiś nadgorliwy starszy zboru, który stwierdzi, że... No i wtedy ten komitet odwoławczy, no, na przykład w takiej sytuacji, że kogoś wykluczą za kontakt z członkiem rodziny, i potem komitet odwoławczy no, mógłby zobaczyć, że oni no nie powinno być wykluczeni. No na i... przykład w takiej sytuacji, no bo ktoś kogoś nie lubi. No ale dobra, to już ten, to już zostawmy, zostawmy to. Bardzo nas cieszy to, że ta Twoja obecna sytuacja w ogóle pomimo problemów, o których tam wcześniej wspomniałaś, to jaką energię taką pozytywną tryskasz, jak jego tym opowiadasz, to jest naprawdę takie budujące. To no słowo. Wot, tak. mi już mi... To. W sensie no. ja już, już to przeszłam wszystko i ja, ja się po prostu cieszę, nie? No naprawdę ja się cieszę, że już tam nie jestem i współczuję im. Jak takich mijam czasami na ulicy, oni tak łeb to mi tak, o, biedni. No. no smutno. Ostatnio szłam właśnie z wózkiem ze spaceru i miałam taką siostrę, co ją znam od dzieciaka, nie? Taka, no tam taka już starsza jest. No i mijałam ją, to się tylko tak spojrzała. I ja tak myślę, no... Ja mówię, będzie teraz gadanie. Ja mówię, jak to takie, w takiej książce jakieś było takie zdjęcie, że wróciła z dzieckiem i w ogóle taka pokorna. A ja się śmieję, nie no, mnie gadają teraz, że no ma dziecko, dziecko ma i w ogóle i pewnie wróci. Coś tam, tyle błędów. Tak jak to czasami było gadane o tych niektórych. Tak, poszła tak, tak... do świata, jeszcze tak. dziecko ma. Tak, no straszne, trzeba będzie jej pomóc. Coś tam. No, prawda jest taka, że że kobietom z dzieckiem to się rzadko pomaga. Szczególnie jak na przykład dziewczyna zachodzi w ciążę, no bo wiadomo, chwila słabości, no i zaszła w ciążę. To te w ciąży to się zawsze wykluczało, bo to jest ogólne zgorszenie w zboże. Tak. Dla przykładu. Szczególnie, a szczególnie taka osoba potrzebuje pomocy, kiedy na przykład ten facet znika i ona no zostaje właśnie, sama. Ja bym do widzów prosiła. ja bym bardzo chętnie chciała taką historię. Że, że nie wiem, że jest córka starszego. No i no, zakochała się bardzo. I mieli tę wpadkę, ale w, w, no bo, no bo, no wiadomo, że w takiej sytuacji to nie było planowane. I się facet od, odwrócił. I się zbór od tej dziewczyny nie odwrócił. Tylko zbierali te śpioszki na to dziecko. Się nią opiekowali. Ja bym chciała takiej historii posłuchać. Ja obstawiam, że nie ma. Ale tu się strażnica może wykazać. Może jest taka może? sytuacja, że pomogą potrzebującej. Bo już dużo osób to obejrze, to zróbmy taki apel, żeby, żebyśmy nie stracili w ogóle całkowicie wiary w tych świadków i w dobro, które jest w nich jako osobach. Że jednak gdzieś tam są takie osoby, które. Um, które mają takie dobre serce no, i, i potrafią... Ale to nawet jakby była w zborze taka jedna dziewczyna, taka ciężarna jakaś, no to te datki to, to na tym zebraniu wpłyną do skrzynki, no to dla tej dziewczyny dać, żeby jej było łatwiej. No, no co, no... No to już za dużo z, za, za dużo, za dużo. Ja, to, to już za dużo. Żeby chociaż zbór się nie odwrócił, nie? Nie, ja mi się wydaje, że tak. Mm, no cóż, za duże złamanie zasad, bo to tak to już. Nawet nawet wiesz, to nawet sobie wyobrażam tak hipotetycznie, że właśnie siedzi ona na przykład z rodzicami. Ym, bo jest wykluczona. Chociaż no, oczywiście to nie była za to wykluczona, żeby tu widzowie źle nie zrozumieli, nie się cofną, ale taka hipotetyczna dziewczyna, młoda w ciąży. I na przykład, nie wiem, ktoś ma tam starsze dziecko, mówi: dobra, to daj tej swojej córce tę ubranka, na przykład, nie? Czy tam wanienkę, czy ten wózek, nie? Bo na przykład nie macie, nie wiem. A tutaj właśnie, właśnie nawet z drugą stronę to idzie, że nie dam, bo ona jest wykluczona, to wyrzucę do kosza. Tak, to jest bardziej chciałaś, to masz. Tak. Mogłaś pomyśleć wcześniej. Tak to, to tak, to nie dotyczy tylko y, samotnych, samotnych dziewczyn, tylko no w ogóle różne są, są problemy, na przykład przecież ile razy ktoś jest wykluczany za, za alkohol. I zbór jeszcze tak dodatkowo go każe. No. Takimi, tak, żeby poczuł, a ta osoba no to jest bardzo przykre. Mamy nadzieję, że takich sytuacji będzie mimo wszystko mniej i ktoś, kto tak choć raz zrobił albo w ogóle pomyślał, żeby tak zrobić i dotarł do tego materiału, to sobie teraz Ile się zastanowi i stwierdzi, a to było głupie, nigdy więcej tak nie postąpię. Nie, mi się wydaje, że oni są za bardzo przestraszeni w tej religii. Oni po prostu są jakby. Oni się boją. Mi się tak wydaje, że oni się po prostu boją. I dlatego tak jest. Ze strachu, że wszystko stracą. No bo jak ktoś jest cały czas w, taki, w takim, takim mocnym zbiorowisku, no to, i on to jak on z tego jakby odsunął go, to on wszystko straci. Wszystkie więzi emocjonalne z ludźmi, przyjaciół. No po prostu i on woli tkwić w tym, nawet jak widzi, że coś jest nie tak, to on w tym tkwi, bo boi się wyjść, że co inni powiedzą, że wszystko straci, nie będzie miał się do kogo odezwać. No i to tak właśnie wygląda. Tak, raz, że raz że się bołem tego Armagedonu, że Jechowa go tam z piorunami z nieba zabija, ale dwa, że boję się to, co Ty mówisz, że go też wykluczą. Ten strach przed wykluczeniem jest bardzo silny. Tak. I... Tak naprawdę to zerwanie tych wszystkich więzi, które ktoś ma społecznych w zboże, no to, no to jest bardzo takie. sama wizja tego jest trudna, ale kiedy dochodzi do wykluczenia innej osoby, no to bardzo łatwo się wtedy takie kontakty zrywa. Sam wiem, bo tak robiłem. No, też no, ja kontakt. też nie mówiłam dzień dobry, pamiętam mama też, nie, więc no, też się nie mówiło o niej jako dziecko, no bo to było takie normalne, nie? Że ta osoba wykluczona gdzieś tam siedziała z tyłu w sali, wszyscy tak sobie że to jest wykluczony i tak się... I tak jakby człowiek się tak, nie wiem, bał tej osoby, taki, nie wiem, przecież to normalny człowiek, jak tak teraz a wtedy to takie się miało, takie jakieś przerażenie, takie, nie no, wiem. Ale ten, y, teraz mam kiedyś jak odeszłam, to miałam takie duże poczucie winy właśnie, że tam ktoś kiedyś był wykluczony i, i się unikało takiej osoby, nie? Ty to nawet potrafiłeś, nie wiem, jak ktoś tam był u ciebie z, ro z rodziny, przyjeżdżał w gości, to nie idziemy tam, bo tam jest wykluczona, nie? No tak. um, ale teraz mam trochę więcej zrozumienia i, i dla nas, ale też dla świadków. Ten, takie są mechanizmy, nie? Na przykład jak leży, leży człowiek jakiś nieprzytomny, czy nieprzytomny. Nie, nie wiesz, czy jest nieprzytomny, czy pijany, czy śpi po prostu? No i leży. No i widzisz, że mi go jedna osoba, druga, trzecia, czwarta. Więc zaczynasz myśleć, aha, widocznie to tak już jest, nie? Że, no może jest pijany. E, albo tak, albo tak śpi. Inny. Może to jest lokalny jakiś, nie wiem, bezdomny i wszystko, wszystko jest okej. Okay. I, I jak my będąc w takiej żywej grupie, takiej tkance społecznej, tak to po prostu było. Tak, to, właśnie to fajne to ja, że to jest taka sieć. Tak nam zrobiono. I, i w sumie nie ma co się obracać, że, że ktoś nam kiedyś nie mówił dzień dobry albo my komuś nie mówiliśmy. Bo no co, trzeba edukować i mieć nadzieję, że gdzieś tam się to przebije. No by, ale to. Myślę że, myślę, że tak. Kruplo drąży skałę, jeśli nie całościowo, to poszczególne osoby, gdzieś tam to do nich dotrze. I ta rozmowa, którą z tobą przeprowadzamy my jeszcze taki. No, jeden cel. Taki cel, bo jak ktoś zostaje wykluczony albo odchodzi, no to nie wiadomo to jak, co myśli. Zawsze ta osoba gdzieś tam funkcjonuje, a nagrzeszyła i dlatego. Ale my podczas takich rozmów też dajemy możliwość opowiedzenia swojej historii takim osobom jak ty. I być może teraz yy, ktoś z Twoich byłych znajomych ze zboru to obejrzał. No, i ma teraz to spojrzenie inne, dowiedział się, aha, dobra, to tak wyglądało. Ale chciałbym, bo tak myślę, że już większość wątków poruszyliśmy, taki, jakbyś miał taki apel do takich osób albo do tych, które gdzieś tam są na tym rozdrożu, w zboże, tak skierować do nich takie słowa, że co byś im mogła powiedzieć? Może się chwilę zastanowić, spokojnie. No, na pewno bym powiedziała, żeby się po prostu nie bali, bo to jest chyba najgorsze, że się. Człowiek boi. I że niech się, nie boją się, że stracą znajomych i kogoś tam, bo ci znajomi przyjdą znowu, inni, możliwe, albo może ci sami, ale inni też i bardziej wartościowi nawet często. Tacy, którzy zaakceptują ci takim człowiekiem, jakim jesteś, a nie takim, jak ktoś chce, żebyś był. Bo robić pod, pod publikę wszystko i udawać kogoś, kim się nie jest, to każdy potrafi. A, a, a możesz poznać kogoś, kto naprawdę będzie ci. Polubić takiego, jakim ty jesteś i ci zaakceptuje. Nawet jak czasami wypijesz za dużo dwa piwa, czy zapalisz papierosa, to on to zaakceptuje i z tobą porozmawia. Nie wiem, jak masz doła, chcesz poprzeklinać, to on też to zrozumie i z tobą porozmawia. I dzięki temu nie, nie będziesz musiał też się ciągle obwiniać wtedy. Człowiek nie musi, że ciągle myśli tylko, o nie, zrobiłem to, to teraz Bóg coś tam. Nie, to po prostu, po prostu zacznie, zacznie się żyć. Taka jest prawda. I nie ma co się bać i tyle. Bo to chyba ten strach jest najgorszy. Nie ma co się bać, i trzeba to zrobić, bo to można tam zgnić, prawda? Polecam serdecznie. Żydem. Tak. To co? Myślę, że podsum podsumujemy tym, tym twoim apelem, tw twoimi przemyśleniami tę rozmowę. Naprawdę bardzo miło nam się rozmawiało. To była Dziękuję. taka Wzajemnie. żywa dyskusja, tak bym powiedział. I bardzo nas cieszy to, że twoje życie wygląda dużo lepiej po odejściu z organizacji i że sobie je poukładałaś i że masz rodzinę i, i realizujesz się w tym, to naprawdę jest coś bardzo takiego cieszącego nas i mam nadzieję, że wiele osób, które obejrzy tę rozmowę, to też poczuje się zachęconych do tego, że jednak bez organizacji życie może być dużo, dużo lepsze. Może, może, może. No i my ci życzymy również tego, żeby było jeszcze lepiej I żeby to wszystkie Różne trudne sytuacje też się rozwiązały pozytywnie, i żebyś mogła po prostu żyć, tak. Tak, no na pewno wszystko będzie dobrze, trzeba myśleć pozytywnie. Tak jest, dziękujemy Ci, Natalia, bardzo.